Bogatyński Ośrodek Kultury, kolejny raz nasze mobilne studio telewizyjne i jak za każdym razem znakomici goście goszczą w tymże studiu. Anna Muchać razem z nami. Dzień dobry, od razu wytłumaczę, że jestem w szlafroku, bo mogę. Bo możesz, możesz dlatego, że jesteśmy aktualnie pomiędzy spektaklami. Tak, w przerwie. W przerwie między spektaklami. Przygoda z ogrodnikiem dzisiaj zagościła do Bogatyni. Wywiad będzie już po jakby całości. Po tym wydarzeniu. Po tym wydarzeniu, także możemy już o spektaklu spokojnie Czyli rozmawiać. Możemy mówić, że sukces. Możemy mówić, że sukces i chyba musimy mówić, że sukces, bo pierwszy spektakl za nami, pełna sala, wypełniona po brzegi, ponad 2 godziny świetnych interakcji z publicznością. No to o publiczność zapytam, jak oceniacie naszą bogatyńską, dla nas wspaniałą publiczność? Wspaniała, dla nas również wspaniała i bardzo, bardzo łaskawa i bardzo sympatyczna, aczkolwiek układ tej sali jest też taki, że bardzo daleko siedzą. Ty się tłumaczysz ze szlafroka, to ja się wytłumaczę z sali, no. Bo jest to sala stety, niestety łącząca salę widowiskową, którą, tak. Z której wy dzisiaj korzystacie, a na weekend staje się salą kinową i stąd też kiedy ten ekran z tyłu, który teraz stanowi wasze plecy, jest z przodu, no to Ale to, to zawsze jest trochę trudniejsze dla spektakli, dla aktorów, kiedy ten widz jest tak bardzo oddalony. Ale już się umówiliśmy z managementem, że jakbyście przyjechali kolejny raz, to będą dostawki, także będziecie Super. Mieli ich. A przyjedziecie na pewno. Przygoda z ogrodnikiem. Historia opowiedziana w sposób bardzo zabawny, ale tematyka i jakby przesłanie, które idzie za tym spektaklem, no takie dosyć ciekawe. Nie ma żadnego przesłania. To znaczy, to jest czysta rozrywka, która jakby czas, który mamy spędzić w teatrze, jakby obcując trochę z inną energią i z innymi ludźmi i też z aktorami. To nie jest spektakl z przesłaniem, bo ja nie doszukiwałabym się tam jakichś bardzo głębokich treści. Ludzie mają się po prostu dobrze bawić, a tak, my może nie staramy głębokich, się tę rozrywkę Ale oglądałem dostarczyć. Pierwszy, oglądałem sztukę i jednak to, o czym mówicie, o tym, że wielu z nas czasami bardzo ślepo idzie za jakimiś wzorcami. Tak, może powiedzmy, o czym jest ten spektakl. Mamy na początku spektaklu dwójkę aktorów, którzy ledwo wiążą koniec z końców, wpadają na genialny pomysł, żeby opowiadając banały, jakby oprawić to w ramy czegoś, jakiejś filozofii i coachingu. Tak zmieniają swoje życie przede wszystkim i nabijają sobie portfele pieniędzmi, ale nie mają szacunku do innych ludzi i tracą szacunek też trochę do siebie po drodze. Dokładnie. Po czym przechodzimy do tej właściwej części, czyli znajdujemy się 7 lat później w ich domu, kiedy ona jest przyłapywana na prawdopodobnie tak, do niczego nie to, doszło, w seksie z ogrodnikiem, podczas którego to biedny ogrodnik pada na zawał. Tak jest mniej więcej plot i to jest dopiero początek tak naprawdę tak tego, jest. Co się zaczyna dziać. Tak jest, tak jest. Nie no, przedstawione jest to w sposób naprawdę genialny i to też reakcje publiczności no to, no to jakby wskazują. Zaraz pewnie na drugim. No właśnie, to też jest dla mnie ciekawe. Czy wy grając któryś raz ten spektakl, bo przecież... Ponad 300. No właśnie. Jeździcy, zaraz będziecie grali go po raz drugi. Czekacie na przykład reakcję widzów? Wiecie, że w tym momencie powinna być taka, a nie inna? Czy to w ogóle, nie wiem, może od regionu Polski jest nawet uzależnione? To jest trochę uzależnione, może nie tyle od regionu Polski, ale rzeczywiście i od przestrzeni, i od jakby w różnych miejscach, w różnych miastach się różnie gra. Na przykład są takie przestrzenie teatralne, gdzie ludzie z automatu się trochę usztywniają i mają takie poczucie, że teraz idą do teatru. Na przykład jak gramy w słowackim, to ta publiczność jest taka trochę bardziej zdystansowana, bo takie... Nie ma wypada jeszcze... im się śmiać? Tak, czy wypada się śmiać, mają takie skojarzenie z podstawówki, kiedy byli w teatrze z klasą i niech no się któryś, wszyscy mają być cicho, niech no któryś się zaśmieje. Więc to jest takie skojarzenie. Są też takie miasta, jak na przykład Poznań, gdzie po prostu jest euforia i naprawdę I Bogatynia świetna. Jeszcze. I Bogatynia, tak, ale regionami idę. W ogóle tutaj też południowa Polska też jest bardzo przychylna nam i rzeczywiście to jest też super. Mhm. Czy Dolny Śląsk, czy Śląsk, naprawdę jest wspaniale. Natomiast trudne są sale na przykład i przestrzenie takie właśnie, gdzie ta publiczność jest dalej. My też jesteśmy nauczeni pewnych reakcji. Fajnie jest, trudno się gra w filharmoniach na przykład, bo
dźwięk z kolei inaczej się rozchodzi. Mhm. Ponieważ w teatrach jest tak, że ja dostajemy tak zwane sprzężenie zwrotne, czyli dostajemy te reakcje zwrotne. A w filharmoniach jest tak, że dźwięk idzie i ta publiczność jest wyciszona, bo tam jest dobrze ustawiony dźwięk, teoretycznie. Znaczy, teoretycznie dla muzyków jest dobrze ustawiony. Więc nie odbija się ten dźwięk, a dla teatru jednak, dla aktorów, którzy potrzebują, są złaknieni, jesteśmy złaknieni. Więc jesteśmy trochę nauczeni tego, że grając w danym momencie powinna teoretycznie tak zareagować, ale bywa różnie. Sam powiedziałaś, gracie to już po raz 300, tak. To ogólnie. 300 chyba, zbliżamy się do 350. No to naprawdę jest czym się chwalić. Ale to też widać, że się wy sami świetnie się bawicie na scenie, to widać. I to, co mnie też od razu zainteresowało, jakby wiecie, jak ten spektakl będzie szedł. Ale ile w tym jest improwizacji? Często się zaskakujecie reakcjami? Zdarza się. Inaczej, może reakcja jest odpowiedzią właśnie na to zaskoczenie, na tą improwizację. Zdarza się, czasami jesteśmy, trudno nam zachować pewnego rodzaju dyscyplinę i pewne rzeczy powstają tak na gorąco. Co właśnie na podstawie improwizacji, ale jeżeli to się przyjmuje, jeżeli ludzie w to wchodzą, albo nawet czasami sobie pozwalamy na jakieś mniej lub bardziej aktualne komentarze do tego, co się dzieje, do tej rzeczywistości, dzisiaj też była taka sytuacja, to wtedy, jeżeli to wchodzi, że ludzie to kupują, biorą, akceptują, podoba się to, to wtedy to zostawiamy. Właśnie miałem wrażenie, że bardzo się podobało te wasze reakcje, jakby, nie wiem, czy poza scenariuszowe, czy nie, ale jak wy się śmialiście z własnych reakcji na scenie, to jeszcze ludzie jakby podwójnie doreagowali. Tak, tak, no kolega Michał Sitarski jest tutaj mistrzem, jeżeli chodzi o zaskakiwanie nas na scenie, a przy okazji jest mistrzem, jeżeli chodzi o aktorstwo i to, jak on kreuje tę postać, więc to jest też dodatkowa i podwójna przyjemność. Aniu, 20, nie będę cię zatrzymywał, bo za chwilkę o 20:15, także naprawdę blisko. Prosiłbym tylko o pozdrowienie dla naszych widzów, waszych widzów, tu czy tu, obojętnie. Dobrze. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam was do Ośrodka Kultury w Bogatyni. Do zobaczenia. Do zobaczenia.